Jak pani się czuje po niedzielnych wyborach? Pełna, że tak powiem, otuchy. Pełna nadziei. Co zmieniłoby pani w Polsce? Oj, dużo by powiedzieć. Przede wszystkim chyba chciałabym, żeby nie wszystkich, ale podejście Polaków, ludzi do siebie. Podejście ludzi do siebie, żeby wyciszyły się te wszystkie antagonizmy na różnych polach, żeby jednak otwartość ludzi wobec siebie i szacunek przede wszystkim do drugiego człowieka, bo wszyscy mamy prawo mieć różne opinie, mamy prawo mieć różne orientacje, mamy prawo mieć różne, że tak powiem, kierunki życiowe, natomiast wszyscy powinniśmy się szanować. A niestety gdzieś po drodze mam wrażenie, to nam umknęło i widzenie, że tam wszędzie jest drugi człowiek. Bo to o takich, że tak powiem, punktach politycznych to nie będę się wypowiadać. Natomiast to jest coś, czego i takie życzenie, bo ale to jest nie tylko teraz, to było, że niestety, przepraszam, jestem Polką i zawsze to powiem głośno, natomiast boli mnie, że u nas jest niestety, też wiele osób mówi, a to takie typowo polskie, że jeżeli mi jest źle, a komuś jest lepiej, to ja narzekam, że tamtej osobie jest lepiej. Zamiast myśleć, może jak jemu jest lepiej, to może to oznacza, że może za chwilę mnie też tak będzie, że to jest coś pozytywnego, a nie jest to kolejny powód, żeby na kogoś wylewać swoje żale i powodować, że między ludźmi jest jak jest. Czasami.